Księże Dziekanie, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, droga młodzieży, młodzieży nie tylko z Bochni powiatu bochańskiego, ale z całej Polski. Przed chwilą właśnie z księdzem dziekanem rozmawialiśmy i przecież festiwal, o którym tutaj Pan Burmistrz powiedział, to jest festiwal ogólnopolski, który od tych 27 lat gromadzi ludzi uzdolnionych, ludzi, którzy nie tylko chcą krzewić kulturę, ale również w tej całej kulturze chcą śpiewać na chwałę Matce Bożej. I cieszę się, że właśnie Bochnia 27 lat temu rozpoczęła takie właśnie wydarzenie. Ksiądz Zbigniew Szostak, jak tutaj ksiądz proboszcz przed chwilą mi powiedział, rozpoczął 27 lat temu tutaj właśnie w Bochni funkcjonowanie, czy też ideę tworzenia tego festiwalu. I cieszę się, ponieważ jak to ktoś kiedyś powiedział, klasyk, że muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni, wszelkie życie. I wydaje mi się, że właśnie podczas tych festiwali co roku tutaj udowadniamy wspólnie, ale przede wszystkim Państwo, młodzież, która występuje tutaj na tej scenie, udowadnia to, że właśnie muzyka to jest dusza wszechświata. I cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem uczestniczyć, że mogę również wsłuchiwać się w te pieśni maryjne, dlatego że mimo to, że w Bochni, w powiecie bocheńskim od wielu, wielu lat wspólnie realizujemy różne zadania kulturalne, to faktycznie to jest jedyny festiwal, który oprócz tego, że krzewi kulturę, również krzewi ją na chwałę Matki Bożej. I cieszę się, że właśnie Bochnia, powiat bocheński jest tutaj takim miejscem. Życzę Państwu serdecznie miłego wieczoru. Dziękuję.